Ojcze, tak jestem wdzięczny Tobie za 17 lat wolności, którą mi dałeś. Panie, teraz dziękuję Ci za to, że i dzisiaj mogę otworzyć usta, Panie, i wypowiadać słowa budujące, Panie, darzące życiem. Modlę się, Panie, abyś przejął teraz kontrolę nad moimi ustami, nad moim umysłem i nad moim sercem. Panie, aby to, co będzie wychodziło z ust moich, było budującym, Panie, dla słuchających, a uwielbieniem Twojego świętego imienia. Oto się, Ojcze, modlę i proszę Cię w imieniu Jezusa. Amen. Moi drodzy, jestem tutaj dzisiaj drugi dzień, ale powiem Wam tak, słucham tych świadectw, słucham tutaj tych pieśni, słucham tego, co tutaj się dzieje. I to jest niesamowite. Wiecie, kiedy przyjechałem tutaj 17 lat temu, teraz jest czerwiec, ja przyjechałem tu w lipcu 17 lat temu, 17 lat usłyszałem o czymś, o czym nie słyszałem przez 48 lat. Nie słyszałem przez 48 lat. I mimo to, tak jak tutaj słyszałem, to przed chwilą mówił brat Zbyszek, mówi, byłem katolikiem i byłem ochrzczony, byłem u komunii i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale w wieku 48 lat tak samo usłyszał pierwszy raz coś, co go uderzyło, co go powaliło. Ja usłyszałem pewne słowa i tych słów nigdy w życiu nie zapomnę. Wiecie, to tak jest, jeżeli Bóg przemawia do ciebie i przemówi z Bożej miłości, tych słów nigdy nie zapomnisz. Nigdy. Ja nie zapomnę, kiedy byłem w niedoli, kiedy byłem zniewolony, kiedy siedziałem na odwyku, nie miałem nadziei na nic. Na nic. I stanął, to nie o to tutaj, bo broń mnie Boże, żebym ja tu Pawła wywyższał, ale ja dziękuję dzisiaj Bogu za Pawła, że on stanął wtedy na odwyku i powiedział słowo, ja wierzę, to jest to, wiecie, z czego to się wyrwało? Paweł ma Bożą miłość w sobie i dlatego to wyszło z niego, bo jeżeli nie masz Bożej miłości, to nigdy nie wyjdzie coś, co darzy życie. Nigdy nie wyjdzie swoich ust. A on stał, ja stanąłem wtedy, by ja byłem na odwyku, ważyłem 48 kg, zniewolony, taki chodziłem po korytarzu w zbierzu, bez nadziei, bez niczego. A Paweł szedł, rozłożył tak ramiona i powiedział do mnie, pamiętaj, że nie jesteś sam, jest ktoś, kto cię kocha i tym kimś jest Jezus Chrystus. I to była Ewangelia, która była powiedziana w miłości i z Bożą mocą. To jest tak, jakbym dostał obuchem w głowę. Ja nie wiem, co się co to? Pierwsze to, co słyszałem, mówię, a skąd on się tu wziął? Pomylił odwyki, pomylił piętra, bo w zbierzu na pierwszym piętrze jest oddział odwykowy, a na drugim piętrze psychiatryczny. Pomylił się facet. Ale on to powiedział z Bożą miłością, która mnie zachęciła do tego, abym poszedł i słuchał tego, co mają ludzie do powiedzenia. Wiecie, ja nie poszedłem tam słuchać tego, co on mówił, bo mówi, nawet powiedział mi o Jezusie Chrystusie i dobra. Ale mówi, powiedział to z miłością, mówi, chodź, przyjdź i posłuchaj. A ja osiadłem, poszedłem, byłem zadowolony, bo była kawa i było ciasto i poszedłem najeść się ciasta. I nie słuchałem wcale o Jezusie, bo nie poszedłem po to. Ale Boża miłość, Boża łaska nakręcała, przemawiała powoli do mojego serca. I te świadectwa, które mówili, ludzie grali, śpiewali i tak dalej, że dało mi to zastanowienie. Ja nie wiem, może tutaj, bo tutaj siedzisz, może nie wiem, parę godzin, nie wiem, ile ty tutaj siedzisz, nie wiem, po co ty tutaj przyjechałeś, nie wiem, nie wiem. Ale ważne jest, że tutaj jesteś. Ważne, że i słyszysz słowa, które darzą życiem. Słowa, które darzą życiem. Wiecie, słuchamy tutaj i to, co tutaj dzisiaj słyszę, wczoraj słyszałem i słyszę i to słyszę już przez 17 lat. Czy to jestem tutaj, czy byliśmy w Ostródzie, czy w Kutnie, czy obojętnie gdzie. To są słowa, które Bóg dzisiaj kieruje do ciebie. I nie wiem, czy ty się zastanawiasz, czy się nie zastanawiasz, ale tak kiedyś siedziałem, byłem poproszony, miałem tylko parę godzin na przygotowanie, bo to po godzinie trzeciej, a się nie przygotowywałem, ale wiecie, tak doszło do mnie w liście do Galacjan. Paweł mówi tak, Chrystus
wyzwolił was, abyśmy w tej wolności żyli. A więc, jeżeli On nas wyzwolił, wielki wszechmogący Bóg, to On chce, żebyśmy w tej wolności żyli. A my tu, kiedy słuchamy i kiedy słyszę te świadectwa, ludzie żyją w niewoli. I to, co tutaj najbardziej nas przygniata, to, co najbardziej nam ciąży w naszym życiu, to nie jest nasze pijaństwo, to nie jest narkotyki, to nie jest jakieś inne zniewolenie, czy pozamałżeński seks, czy pornografia, czy obojętnie co. To nie to cię najbardziej przygniata. Ale to jak słyszę, to najbardziej tym, co cię przygniata, to jest twoje nieuporządkowane życie z Bogiem. To najbardziej tobie ciąży. I tutaj pisze, Jezus przyszedł, aby wyzwolić nas z czego? Z tej niewoli, z tej niedoli. I abyśmy w tej wolności żyli. Patrzymy przez dwa dni na ten werset. Bóg dał swojego Syna, Jezusa Chrystusa. I mówi, jeżeli mój Syn cię wyswobodzi, będziesz prawdziwie wolny, będziesz chodził w wolności, a nie będziesz chodził w niewoli. Zbyszek, który mówił tutaj przede mną, czy on miał wolność? Jaką miał wolność? To nie religijny system dał mu wolność. Kiedy się zaczął zastanawiać, kiedy zaczął szukać, się mówi, eureka. A tyle razy widziałem. Mało tego, kiedy usłyszał pierwszy raz Ewangelii, być może dzisiaj po raz pierwszy to do ciebie dociera. To już w czym za głupoty gadają? A co to za sekta? A muszę to wziąć i sprawdzić. A proszę cię bardzo, sprawdzaj. Weź to i sprawdzaj. Czy to jest tak napisane? Czy to jest prawda, czy to nie jest prawda? I dalej tutaj mówi, wy jesteście do wolności powołani, a nie do niewoli. Paweł mówi. Liście do Galacjan w 13 wersecie. Wy jesteście do wolności powołani. I musisz dzisiaj wiedzieć, że jako Bóg nie stworzył ci niewolnikiem. On chce, żebyś był wolny i żebyś w tej wolności chodził. Ale kiedy słucham tych świadectw, ja mówię, Panie, jak to się stało, żeby chodzić? Być może dzisiaj zadajesz sobie to pytanie, jak to zrobić, żeby chodzić w tej wolności? No słyszę, no w Zosi tutaj w życiu tak się ułożyło, w Stacha, no to w Staśka, w Zosi, no w Romana, no tak, no w Janusza, bo tu fajne świadectwo mówił, wielu innych, no ale się w moi? Ale Bóg mówi tu jedną bardzo ważną rzecz i chcę, żebyś tu zapamiętał, co Bóg myśli o tobie. Ty nie myśl o sobie, tylko zobacz to, co Bóg mówi i myśli o tobie. Bóg to dwa razy powtarza. I może zacznę od Księgi Wyjścia. Jest to samo słowo. Ale jeżeli Bóg mówi dwa razy coś, jeżeli mówi raz, to jest to ważne. A jeżeli mówi to dwa razy i powtarza to samo słowo, to jest bardzo ważne. I to jest bardzo ważne dla ciebie. I być może tutaj przyjechałeś, nie wiem, z jakimi... Dlaczego żeś tu przyjechał? Po co żeś tu przyjechał? Nie wiem. Ale wiem, że przyprowadziła cię tu twoja niedola. Niedola, która cię gniecie. Nieszczęście, które cię przygniata. I nie wiem, co to jest, ale wiem, że Bóg wie. I Bóg mówi w Księdze Wyjścia, mówi tak. I chcę ci powiedzieć, że, bo być może sobie przychodzisz tu, jak słyszałem te świadectwa, on mówi, chyba nie ma Boga. No chyba nie ma Boga, bo jakby Bóg był, to nie zadziałoby się to w moim życiu. Ale kiedy Izrael, Boży lud, był w Egipcie i tam był zniewolony, tam był gnębiony i tak dalej przez 400 lat. Czy Bóg nie wiedział? Bóg wiedział. Ale Bóg w pewnym momencie coś usłyszał. Posłuchajcie, co tu jest. W trzecim rozdziale Księgi Wyjścia, to jest Droga Mojżeszowa, Bóg mówi tak. Rzekł Pan, napatrzyłem się na niedolę ludu mojego w Egipcie. Usłyszałem krzyk ich z powodu naganiaczy. Znam jego cierpienia. Wstąpiłem przez to, aby wyrwać ich z mocy Egiptu, wyprowadzić z kraju, z tego kraju, do ziemi żyznej, rozległej, ziemi opływającej w mleko i miód.
Bóg przygotował ci coś dobrego. Bóg ci, to nie jest straszny Bóg, o którym mówiła Zosia. Dziadek albo Bóg, który siedzi z rozgą i mówi, a źle zrobiłeś, i chłosta, i chłosta. A mówi, ale ja ci przygotowałem coś dobrego. Ja ci przygotowałem miejsce. Wiemy, kiedy czytamy to, kraina, która opływa w mleko i w miód. Co ci to mówi? Co ci to mówi? Coś niebywałego. Kraina, która opływa w mleko i miód. Bóg to dla mnie przygotował. Bóg nie przygotował do ciebie niewoli. Nie przygotował ci meliny. Nie przygotował ci rozkoszy pod wpływem narkotyków. Ale on mówi, a ja cię chcę wprowadzić w to, w taką krainę. Ja się napatrzyłem już. Ja widziałem cię. I kiedy słuchamy tutaj te słowa, to mamy tą świadomość, że Bóg, mój Bóg, mówi do ciebie, napatrzyłem się na udrękę mego ludu. Bóg, który nazywa, to jest Bóg, który nazywa nas swoim własnym ludem. Co ci to mówi o Bogu? Bóg, który nazywa ciebie swoim własnym ludem. Nie wiem, co to oznacza dla ciebie. Nie wiem, co to oznacza, ale dla mnie to jest czymś ważnym, czymś niezwykłym, że On, Wszechmocny Bóg, mówi, że ja jestem Jego ludem. On nazywa nas swoim ludem, ludem, który kocha, któremu jest oddany. Bóg, który ciebie kocha. Musisz wiedzieć, że Bóg jest tobie oddany. Bóg jest w stanie ujrzeć nasze utrapienia. On jest w stanie ujrzeć nawet nasz szept, nasze wzdychanie. Więc dzisiaj jest pytanie, dlaczego ty nie ma zmiany w moim życiu? Bo nie wzdychasz, bo nie wołasz. A on mówi, a ja słyszę twoje wzdychanie. Patrzę na tą twoją niedolę, ale chcę usłyszeć, jak wzdychasz, jak mówisz. Kiedy wzdychasz do Boga? I jak wzdychasz do Boga? Jak mówisz? Moi drodzy, kiedy tutaj słyszymy, że Bóg ofiarował nam swojego Syna, Jezusa Chrystusa. Dlaczego? Bo usłyszał, napatrzył się na niedolę naszego ludu, na nas, na naszą niedolę, na nasze pijaństwa, kłamstwa, oszustwa i tak dalej. On się na to napatrzył i wie, że jest z tobą źle, że jest z tobą niedobrze. Syła swojego Syna Jezusa Chrystusa. On syła po to, aby On zapłacił na krzyżu Golgoty za nasze grzechy. Żeby wszyscy grzesznicy byli zbawieni, żeby zostali pojednani przez krew krzyża Jego. Czy ty w to wierzysz? Czy ty w to wierzysz? Wiara to nie chodzenie do kościoła, ja to często powtarzam. Ludzie mówią, a ja przecież chodzę do kościółka. Ty sobie możesz chodzić. Ty sobie możesz chodzić. Ja bym nie zależy, czy ty chodzisz do kościoła, czy nie chodzisz. Ty sobie chodź. Siedź i chodź. I nic więcej nie rób. Ale przychodź do kościółka, siedzi. Ty bym mówił, tu. Jeżeli słuchamy, mówi, napatrzyłem się na udrękę, usłyszałem Jego wołanie i wzdychanie. I co zrobiłem? Stąpiłem, żeby ich wybawić. Bóg mówi, stąpiłem. I jeżeli dzisiaj, przez te chwile, które tu byłeś, nie widzisz, że Jezus stąpił tutaj na tą ziemię, po to, aby cię wybawić, to jesteś ślepy. To jesteś ślepy. Proszę Boga, żeby Bóg objawił ci Jezusa Chrystusa. On mówi, ja stąpiłem na ziemię, aby dać ci całkowitą wolność. Żebyś nie chodził w niewoli. Żebyś nie chodził w niewoli. Wiecie, kiedy Bóg wypowiedział to do Mojżesza, te słowa, jego lud był w Egipcie. On mówi, i dzisiaj, kiedy tutaj się modlę, mówi, bo to jest za dużo dla mnie.
Bóg na jednym słowo powiedział, morze się rozstąpiło i lud przeszedł tym przez suchy ląd. Czy to było za dużo, czy za mało? Dzisiaj mówisz, no ja tylko będę dzisiaj prosił, żeby Bóg uwolnił mnie od alkoholu. Bo papierosy to jeszcze za dużo, narkotyki to jeszcze za dużo. Nie mogę wszystkiego od razu rzucić. Bóg mówi, wyprowadzam cię i na moje słowo przejdzie mój lud, bo ja wstąpiłem po to, aby go wybawić. Mamy Boga, który nie przeoczy naszej udręki. On nas wybawi, tak pewne jest, jak wybawił Izraela z Egiptu. Mamy takiego Boga. W jakiego Boga ty wierzysz? Jakiemu Bogu ty ufasz? Kiedy słyszeliśmy tutaj te świadectwa. I tak na ludzki rozum, tak sobie siedzę, tak jest to niemożliwe dla człowieka, żeby o własnych siłach wyszedł z tego. Jest to niemożliwe. Ale to, co u ludzi jest niemożliwe, to jest u Boga możliwe. U którego Boga? Jeżeli mówisz, że jest niemożliwe, to u twojego może jest niemożliwe. Ale Bóg, który jest objawiony w Biblii, tutaj, w tym, u niego jest to możliwe. Ja pamiętam, kiedy przyszedłem na środek 17 lat temu, zniewolony. Nie będę tutaj opowiadał, czym byłem zniewolony. Ale alkohol dominował w tym wszystkim. I poprzez alkohol były inne zniewolenia, które mnie bardzo zniewalały. I nie mogłem sobie z tym poradzić. I 17 lat temu przyszedłem tutaj na środek. Nie tu, ale w Czarnym. Ale to nie ma znaczenia, niech będzie to tu. I moim pragnieniem nie było przestać pić. Ja siedziałem tu czwartek, piątek i sobotę. I patrzyłem na drugą stronę, patrzyłem w góry i słyszałem, słucham i cały czas od czwartku do niedzieli, bo to było w niedzielę, pamiętasz Paweł? Słyszałem, Jezus, 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 Jezus. Ja przez te trzy dni usłyszałem, ja przez całe swoje życie, przez 48 lat nie usłyszałem tyle o Jezusie, co wtedy przez trzy dni. I słyszałem, ja widziałem, jak ludzie wychodzili, jak ludzie tutaj wrzucali papierosy, jak deptali, jak klękali, jak płakali. Siedziałem jak głaz. Ale przyszedł moment, kiedy usłyszałem, jak Bogdan Pieczydak śpiewał pieśń. I to też mnie zastanowiło. Mówi, a dlaczego się nie śmiejesz? Jurek. Mówi, dlaczego się nie śmiejesz? Ja tak sobie pomyślałem, mówi, dlaczego się nie cieszysz? On śpiewał taką fajną, radosną pieśń. A ja siedziałem, wykrzywione usta w podkówkę i tak sobie myślę, może ty też sobie tak myślisz, fajnie ci mówić. Masz brykę, jesteś ładnie ubrany, no tam, teraz ja ci ładnie mówić. Ale ja siedziałem zniewolony, jeszcze tak gdzieś na takiej wysokości, w pożyczonych ciuchach, zrujnowane życie. 30 lat rozłąka z rodziną, polineuropatia i to głęboka po przebytej polineuropatii. I jak Bogdan mi powiedział, dlaczego się nie cieszysz? Ja mówię, na czego ja mam się cieszyć? Tak sobie myślę. Mówię, z czego ja mam się radować? I on mi tylko powiedział jedno słowo. Ja mówię, rozwaliłem wszystko, jestem bankrutem życiowym, a ja mam się cieszyć i radować. Z czego? Ach. On powiedział jedną rzecz, nad którą się bardzo zastanowiłem, mnie dotknęła. Czy ty chcesz, żeby się twoje życie zmieniło? Widzę tutaj ludzi, po raz 17 rok oglądam te same twarze, które przychodzą tutaj i nie chcą, żeby ich życie się zmieniło. Ale przychodzą. Przychodzą i wychodzą. Ale nie ma radości. Ale nie ma wolności. Wolności, którą oferuje Bóg poprzez swojego Syna Jezusa Chrystusa. I wtedy, kiedy on mi to powiedział, puknąłem się w głowę, mówię, ja chcę, żeby moje życie się zmieniło. Ja chcę. Nie wiem, po co żeś przyjechał. Nie wiem. Ludzie mówią, a przyjechałem ładować sobie akumulatory. Ja nie przyjeżdżam ładować akumulatorów. Ja
nie chcę ładować. Ja nie jestem maszyna, ja nie jestem ciągnik, ani samochód. Mi akumulatory są niepotrzebne. Ale jest mi coś innego potrzebne. Przyjeżdżam tutaj, aby słuchać tych świadectw i się budować i słuchać o Jezusie Chrystusie, o Jego potędze, mocy, ale też o Bożej miłości, która jest wylewana dzisiaj na to zgromadzenie. Że jest Boża miłość wylewana na ciebie. Moi drodzy, Bóg mówi, On nie reformuje naszego życia, bo On nie chce zreformować naszego życia. On nie chce polepszyć naszego życia. Ale w objawieniu Jana 21 rozdziale, przeczytam wam 5 werset. Ten, który siedzi na tronie, rzekł, oto wszystko nowym czynię. Bóg nie chce zreformować twojego życia. On nie chce połatać i naprawić. Powiedział, nie przyszyła się nowej łaty do starego ubrania. On chce dać ci nowe. On ci chce dać ci nowe, gdzie nie ma pijaństwa, kłamstwa, oszustwa, cudzołóstwa i tak dalej. On chce dać takie życie. Słyszeliśmy tu wczoraj na ewangelizacji. Mówi, a! Tobie nie wolno. Wszystko ci nie wolno, wszystko ci wolno. Wolno mi kraść, pić, palić, cudzołożyć, przeklinać, wszystko mi wolno. Nowe życie sprawiło, że ja tego nie potrzebuję. Ja dzisiaj potrzebuję czegoś innego. Potrzebuję napełnienia się Duchem Świętym. Dlatego tych 17 lat czytam Biblię. 17 lat. Jedną i tą całą księgę. I przez te 17 lat Bóg objawia się na nowo, na nowo, na nowo i na nowo. To samo będzie i w twoim życiu, jeżeli tylko chcesz. Jeżeli tylko chcesz. Bóg mówi, usłyszałem, napatrzyłem się na udrękę ludu mego i usłyszałem. W Izajaszu w 59 mówi, Bóg, moje oko nie jest tak przytępione i moja ręka nie jest za krótka, aby ci pomóc. Ja słyszę, do czego ty wzdychasz? Do czego ty wołasz? Jest pytanie dzisiaj do nas tutaj wszystkich. Do czego ja wzdycham i do czego wołam? Czego ja chcę? Był powiedziane też ta pieśń, którą Paweł śpiewał. Moim szczęściem być tobie służyć. Moim szczęściem być blisko Boga, tak jak mówi psalm. Moim szczęściem. Czego ty chcesz? Co jest twoim szczęściem? Czy ty tylko chcesz połowicznie Jezusa? Czy ty go naprawdę potrzebujesz? Czy ty chcesz, żeby on się zamanifestował w twoim życiu, w swojej potędze, w twojej mocy i w twojej sile? Czego ty chcesz? Czy ty chcesz pojechać do domu i powiedzieć, żeby ci twoja może żona, może mąż, może matka, może ojciec, co się z tobą stało? Czy to, że jestem Kazik? To jestem sam? Janek? To jestem Sadpadem? Nie, on jest przemieniony. To jest coś innego w jego życiu. Kto to jest? Ania tutaj mówiła o Karolu. No kurczę, no to jest on ten sam, ale coś nie tak postępuje. Co się stało? A to się stało, że było coś takiego, że Ducha Świętego, Ducha Jezusa Chrystusa zaprosił tu, po prostu, pokutnym akcie. Wyznał, że jest grzesznikiem i potrzebuje Bożego przebaczenia. Zaprosił Jezusa Chrystusa do swojego serca, uczynił go swojego Panem, Królem i Zbawicielem. I to sprawiło. To nie przemiana fizyczna, ale duchowa sprawia, że jesteś innym człowiekiem, że ludzie cię spostrzegają innym człowiekiem. Moi drodzy, kiedy oddałem życie Jezusowi 17 lat temu, jestem tym samym Jankiem. Ale kiedy przyjechałem do ciebie do Kutna, do domu. Jeszcze byłem w noclegowni. Jeszcze byłem 2 lata i 4 miesiące w noclegowni. Ale to też nie zrobiło to, że poszedłem do noclegowni, który dalej kradli, pili, cudzołożyli i robili. Nie przemieniło, nie zmieniło już mojego myślenia. Dlaczego? Dlatego, że Jezus Chrystus mieszka w moim sercu. Ta Biblia nie wychodziła z mojej ręki. Policjanci, którzy mnie zamykali,
a przesiedziałem kilkanaście lat w więzieniu. Oni, którzy mnie zamykali, jak mnie widzieli, to mówi: Panie Janku, co się z Panem stało? Ja mówię: no nic się nie stało. Pan Jezus stanął na mojej drodze. Wyznanie Jezusa Chrystusa. Jeżeli jesteś uwolniony, pojedziesz do swojego domu, do swojego otoczenia. Przyznanie się do Jezusa Chrystusa spowoduje to, że ludzie będą się pytać, co się stało z tobą, ale musisz się do Niego przyznać. Jeżeli się ty przyznasz do Niego, to On się przyzna do ciebie. Wiecie, tylko mówię to, Pan Jezus stanął na mojej drodze. I ci policjanci, jedni mówią, no jak Pan Jezus stanął, to może stanął. Odbiła mu korba. Niektórzy mówili, no może i tak. Wiecie, nie tak dawno, tydzień temu, spotkałem się na dworcu, akurat wyszedłem na dworze, spotkałem się na dworcu z kierownikiem kryminalnym u nas w Kutnie. Ja mówię: Janek, bardzo naprawdę, co się stało? Ja mówię: słuchaj, Janek, Pan Jezus zmienił moje życie. Popatrzył na mnie poważnie, ale zaczął się zastanawiać, nic nie odpowiedział. Mówi: żartujesz? Nie, mówię: nie, mówię ci poważnie. Pan Jezus stanął na mojej drodze, na drodze mojego życia. On mówi: zastanawialiśmy się w komendzie, co się z tobą stało. Zastanawiałem się w komendzie. Wiecie, ludzie, których jesteśmy otoczeni, oni na nas patrzą. Jeżeli jesteś Chrystusowy, to oni wiedzą, że jesteś Chrystusowy. Jeżeli nie, to nie masz co mówić. Świat gardzi takimi letnimi chrześcijaninami. Pan Jezus mówi w objawieniu, mówi: obyś był zimny albo gorący, a także źletni, to wypluje cię z moich ust. Musisz być gorący. Wiecie, po to, żebym był gorący. Ja pamiętam słowa Pawła. Pamiętam, jak te lata 2001, 2002, 3, 4, 5 i tam dalej. Ale to było zawsze. Zaangażuj się w służbę. Zaangażuj się w głoszenie Jezusa Chrystusa. To mi dawało siłę. 2 lata i 4 miesiące byłem w noclegowni, nie miałem zboru, ale głosiłem Jezusa Chrystusa. I to mi dawało siłę. Później dalej Bóg prowadził, prowadził i prowadził. Dzisiaj jestem w tym miejscu, w jakim jestem. I dziękuję Bogu, że Bóg napatrzył się na moją niedolę. Stąpił z góry. Stąpił z góry. Usłyszał mój głos, usłyszał mój szep, usłyszał mój krzyk. I wiecie, wróćmy, bo już będę kończył, kiedy wołam, kiedy patrzę tutaj na tą drugą Mojżeszową, on mówi tak: napatrzyłem się, usłyszałem krzyk z powodu jego naganiaczy, nie wiem, co cię nagania, alkohol, papierosy, narkotyki, tak, nie wiem, co cię nagania jeszcze od tego świata. On mówi: napatrzyłem się na to i widzę. Ja mówi: stąpiłem przeto, aby wyrwać go. I Bóg chce cię wyrwać z tego, w czym siedzisz. Po co chce cię wyrwać? Żeby wprowadzić cię do kraju ziemi żyznej, opływającej w mleko i miód. Do takiego kraju Bóg chce cię wprowadzić. Co ty na to? Możesz powiedzieć: nie chcę. Wolę siedzieć w tym, w czym jestem. Ale możesz powiedzieć: Panie Jezu, jeżeli Ty to powiedziałeś, jest to prawdą. Ja chcę żyć w takim kraju. Ja chcę żyć tam, gdzie co Ty dla mnie przygotowałeś. W Ewangelii Jana 10:10 mówi: złodziej przyszedł, złodziej, diabeł, w postaci alkoholu, narkotyków i innych tam używek, i podłego, grzesznego życia, diabeł przyszedł po to, aby kraść, zażynać i wytracać. Ale Pan Jezus mówi: ale ja przyszedłem, ja stąpiłem, aby cię wyratować, aby moje dzieci, moje owce żyły i obfitowały. Dzisiaj moje jest pytanie dla ciebie. Zaliczasz się do Bożego ludu? Jeżeli jeszcze się nie zaliczasz, a chcesz nim być, chcesz, żeby twoje życie obfitowało i żyło, to cię zapraszam. Powstań. Wstańmy. Jeżeli tego chcesz i pragniesz, drzwi stoją otwore. Nie przegap tej szansy. Wiecie, wiele ludzi
których tutaj znałem i znamy osobiście. Wielu ludzi było tutaj i odeszli z niczym. Nie wychodź stąd tak, jak tu przyjechałeś. Weź to, co Wszechmogący Bóg ma dla ciebie. A on mówi, a ja mam dla ciebie życie, które będzie opływać w miód i w mleko. Czy chcesz takiego życia? Zapraszam cię, przyjdź. Niech Bóg usunie wszelką przeszkodę, która cię dzisiaj powstrzymuje od tego, abyś wyszedł tu do przodu. Niech Bóg usunie wszelką przeszkodę. A Pan Jezus Chrystus da ci to, czego życzy wtedy sobie twoje serce. Zapraszam cię. Przy tej muzyce, przy tej pieśni wyjdź. Weź to, co Wszechmogący Bóg ma dla ciebie. Jeżeli dzisiaj nie weźmiesz, możesz nie wziąć tego nigdy. Bóg daje. Jest takie słowo w psalmie. O gdyby usłuchał mnie mój lud, o gdyby Izrael chodził moimi drogami, wnet poskromiłbym alkoholizm. Kochani. Wnet mi Bóg to poskromił, ale lud idzie swoją drogą. Dlatego zostawiłem ich, niech idą. Dlatego, kochani, Biblia mówi, oby usłuchał mojego głosu. Oby chodził moimi drogami. Wnet Bóg by poskromił nieprzyjaciela. A ci, którzy nienawidzą Pana, chlebialiby. Karmiłbym go najlepszą pszenicę, to co Janek mówił. A syciłbym go miodem ze skały. Zapraszam cię, Bóg ma dobre rzeczy dla ciebie. Bóg napatrzył się na to wszystko, na twoją nędzę. My mamy jednego alkoholika, który, kochani, wołał do Boga, czy to już tak musi być ze mną? I Bóg w takich okolicznościach, że ktoś go tu zaprowadził, przyszedł. I ten człowiek dzisiaj to jest na pół niewidomy, bo przez alkohol, kochani, stracił wzrok, tylko 10% widzi. Bóg go pobłogosławił. Bo tak jak Janek mówił, kochani, Bóg się napatrzył. I jeszcze raz, aby usłuchał mnie mój lud. Usłuchaj tego, co Bóg mówi. Aby chodził moimi drogami. Poskromiłbym to, co cię obciąża. Halleluja, ale lud nie słucha. Kochani, i karmiłbym cię najlepszą pszenicą i miodem ze skały. Przyjdź do Jezusa. Zapraszam cię. Zrób mały krok, a Bóg zrobi duży. Zrób to, co powie. Jedynie, co może zrobić, to tu przyjdzie i powie, Jezu, ratuj mnie. A ratunek przyjdzie z góry. Alleluja, bo jak mógł Izrael, który był w niewoli, który był niewolnikiem, mógł się wyratować? Nie było takiej szansy, ale Bóg w nadprzyrodzony sposób wyratował go i ciebie może wyratować. Za przyjściu do przodu. I wołaj do Boga, możeś już tu był kilka razy, możeś tu był kilka razy, a może jeszcze wcale nie był. Przyjdź. Zaufaj Bogu, zaufaj, bo temu mówię Słowo Boże, a Bóg cię pobłogosławi. Zachęcam cię, chodź, kochany, chodź! Miłość i wolność.
nam.